bez... Jest zimno, chodźcie pieski, chodźcie. Sezon uważam za rozpoczęty. Chodźcie pieski, szybko. Dobra, jeszcze raz cześć, bo chyba teraz jest wszystko podpięte, mam nadzieję. Wspominałam już, że odklejam się siatkówka w obłoczek. No, to teraz sobie dołożę. Witam Was ze swoją nową lampą w kolejnym vlogu naprzeciwko syfu, ale szafa stoi. Tak się zastanawiam właśnie, czy jest jakaś różnica, zaraz zobaczymy, jeśli chodzi o jakość. I co? Zaraz idę układać jeszcze książki. Jutro mamy gości, więc muszę się uwijać tak, żeby chociaż można było przejść i się gdzieś położyć spać. Nie wiem, kiedy cokolwiek dla Was nagrałam, ale chyba jak szłam po śniegu, to było z tydzień temu, więc znowu będzie vlog włączony. Nie wiem, czy ten pójdzie pierwszy, czy chyba taki z miasta. W każdym razie jest jeszcze przed świętami. Czy ją buzię brudną od kawy? Chyba nie. No dobrze, moi drodzy. Aha, mam nadzieję, że muzyki nie słychać, więc... Więc to już. Zawsze mam jakąś nadzieję, nie? Podłożę coś, żeby zagłuszyć. Dobra, słuchajcie, zobaczę, czy jest jakaś różnica, jeśli chodzi o światło. A tu jeszcze w ogóle mam... A widzicie, bo ja jeszcze tu mam jakąś regulację, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o światło ciepłe i o... A może sobie będę świecić po oczach? Ciepłe... Jezu, normalnie mam takie, słuchajcie, w oczach jakieś pląsy. Dobra, to wszystko na dzisiaj? Nie. Znaczy tak, na dzisiaj to chyba wszystko jest, odpada mi mikrofon. Pełna profeska. Żebyście zobaczyli, jak ja mam teraz sprzęt, a w sumie możecie zobaczyć, uwaga. Nie widzicie nic oprócz brudnego lustra. Dobra, słuchajcie, to tymczasem ja zobaczę, jaka jest różnica z lampą i bez i widzimy się później, jutro pewnie, albo później, albo w innym vlogu. Bezszelestnie, teraz jestem niewidoczna dla tłumu. Dla moich sąsiadów współdzielących podwórko. Chciałam Wam powiedzieć tylko, że mamy totalny syf koło śmietników. To nie Wam powinno mówić, tylko urzędowi miasta. Aczkolwiek być może ktoś, a nawet wiem, kto mnie ogląda z urzędu miasta. Mamy jakiś problem ze sprzątaniem w wiatr, czy tam w okolicy tych przestrzeni około śmietnikowych. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, że ja jak mam nadmiar rosołu, bo nie wiem, czy o tym wspominałam, a to jest dość istotna kwestia, nie wyrzucam go. To znaczy, jak gotuję warzywa z kurczakiem dla piesków, czasem mam za dużo tego rosołu, bo ja im potem na tym rosole gotuję ryż albo makaron, ale wiecie, jego jest więcej niż one jedzą. No to stwierdziłam, że w słoikach z karteczką zaniosę przy śmietniku, położę koło bio, żeby nie było, i że jest to rosół świeży, bez przypraw, warzywa z kurczakiem. I wyobraźcie sobie, jak tutaj schodzi wszystko. Tutaj ludzie dopijają resztki z butelek, natomiast rosół świeży nie zszedł. No. Dobra. Dobra, doszło do Majwa. A, jeszcze poproszę o kartę. Nadaję. Potrawiny. Gotowa do pozostawienia w paczkomacie. Ok, klik. Nadaj w punkcie. Dobra. Nadaj w punkcie. Łączenie z automatem paczkowym. Otwórz skrytkę, i umieść swoją przesyłkę. Poproszę przesyłkę, bo już mam wszystko. Otwórz skrytkę. Czy mogłabyś? Bo nie ruszę się z psami. Dobra, skrytka jest otwarta, ze skrytce otwarte w pomieszczeniu wszystkiego bliższe, aby na pewno zamknąłeś skrytkę. Jest. Zatwierdź. Automat Leczkowska. Czy paczka się zmieściła? Sprawdź, czy twoja paczka zmieściła się... Tak, zamknąłem drzwiczki i... Hurra, twoja paczka jest...
paczka jest do Czechosłowacji. Dobra, a teraz hitem jest to, że muszę gnać kolejną paczkę, tylko jeszcze odbieram szereg wiadomości. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. I na schledano. Wcale nie na schledano, bo musimy przyjść na paczkomatu Orlen, który umiem już otworzyć. Chciałam powiedzieć, z palcem w smyczy psiej, a nawet dwóch. Także na co dzień jesteś się bierze. Dajesz. Powiem tak. Bez menadżera, jak wiadomo, dobry menadżer to podstawa. Użyj skanera. Co czynię? O nie, a ona się nie... i co? I widzisz, i w paczkomacie impost, no dobra, no niby weszło, no. W paczkomacie impost jest opcja otworzyć większą skrytkę, a tutaj wolę nie ryzykować. O! Pieski jeszcze się uczą, no nie ma czego wymagać. Oj! Zastawka, jedziemy w podróż! Podróż. Za tym czas. Układam książki, ale jak okazało się, że mamy sześć egzemplarzy doktora Dolittle, a potem okazało się, że tutaj, żeby nie pokazywać wszystkich, w sumie nie mogę wam pokazać z twarzy nikogo, ale obczajcy czy fury, Skody, nie wiem, który to mógł być, jakieś 90 lata, czajcie to, i napisałam do ciebie napisałam, czyli dałam mamą podpowiedź, kto to był? Tak, to był mój przyjaciel pilot. I powiedziałam, że dobra, chuj, już książki ułożyłam, zostają, ale zdjęcia mu oddam, ale teraz losujemy z zagrzebionego kartonu. Uwaga, uwaga, uwaga. Camp America. Nie! 15 August 2002 roku? Jak to jest możliwe, że to było zaledwie 20 lat temu? I to jest informacja o tym, że przyjęli go na... jak to się mówi? Nie na obóz, tylko to był work and travel. I on był na... jak się w Nowym Jorku nazywa tam, gdzie był ten film kręcony? Ja zawsze mylę. Jezu, jezu, szybko, tam gdzie Allen nakręcił Coney Island. I wyobraźcie sobie, że on, mój przyjaciel, prawnik, pilot i marynarz w jednym. Tak, że Holiday House Camp to był. Jak ty sobie z tym angielskim poradziłeś, to ja nie wiem. I że gratulują, i że jak masz jakieś pytania, to please call 911. Powiem ci, wzruszona jestem. Tyle razy o tym rozmawialiśmy, to też ci oddam. Ale Camp America, nawet ta pieczątka w ogóle, to jest piękna. New York. Ciekawe, czy oni w ogóle istnieją jeszcze, ta firmka. A tu w ogóle był bilet lotniczy. Jak to jest możliwe, że dostałeś bilet lotniczy? No dobra, oddam ci to. Jeszcze coś wyrosuje. Uwaga. Instrukcja wykonywania lotów i skoków spadochronowych. Klasa pilota druga. Teraz którą masz? Przyznaj się tu na forum. A jakie miałeś dobre oceny? A wiecie, jakie były przedmioty? Czekajcie. Dobra, tego się nie da rozłożyć. Prawo lotnicze. Prawo lotnicze, byłeś słaby w koncesji z prawnikiem. Trójeczka. Przepisy wykonywania lotów 5. Aerodynamika, mechanika lotu 4. Meteorologia 4. A wiecie, co on robi? Ja by tak. Wziąć kamerę, czy utoniemy, jak szliśmy na łódkę. A ziomuś mówi. Trochę wieje. A potem
Storm. Nawigacja i radionawigacja lotnicza 4, budowa płatowców, co to jest płatowiec? Budowa silników, wszystko masz 4, budowa sprzętu lotniczego, eksploatacja sprzętu, spadochronu i technika skoku, higiena lotnicza, zasady pilotażu i sytuacje awaryjne. Wszystko mi się przypomina, wszystko przeżyliśmy. Urządzenie radiowo, nie, radiowe i radionawigacyjne, przepisy łączności radiowej, organizacja, metodyka szkolenia, organizacja i kierowanie lotami. I powiem Ci tak, pamiętam jak dzwoniłam, nie dodzwoniłam się, a potem kolega powiedział, że komórki nie wziął, a radio coś tam. Czekajcie, to nie koniec. A to koniec. A, i tu chyba jeszcze miałeś godziny wylatane. 2001 rok. Dlaczego to było tak wcześnie? Ja myślałam, że to jakoś było lata 90. Dobra, oddam Ci to, no. Co robię? Co myślisz? Oddamy wujkowi dokumenty? Co myślisz? Oddamy? I potem, jak ktoś mi jeszcze raz powie, że ja mam psy i że to są moje rzeczy. Wiecie, co tu jest mojego? 5 książek z tej sterty. Fakt, że ja mam inną półeczkę z książkami, ale z tej sterty to jest 5 książek. Dajcie wiarę. Włączam raz. A to taki browar, żubr. Ja nie piję żubra, żeby nie było to. To powinno być podobne. A ja znowu smażę marchewkę, choć jest już wieczór, tam się żarcie, ale chciałam Wam pokazać, nie wiem czy Wy używacie takiej włóczczyzny, to jest suche po prostu, suche pocięte marchewka, pasternak. Ja Wam też skończyłam, co tutaj jest w składzie. W składzie tu jest marchewka, pasternak, natka, pietruszki, buli, natka, to zielone, seler i por. Ale wiesz co, ja pamiętam, że moja babcia właśnie, a propos czego to mówię, długo to jest przeterminowane już chyba? Nie. A może tak, no prawie. A, tak. Bo ja tego używam bardzo rzadko. Natomiast do czego zmierzam, że moja babcia zawsze suszyła na zimę takie warzywa, ona je kroiła, słuchajcie, i zawsze pamiętam, na kaloryferze leżały takie gazety czy jakiś papier i właśnie w takiej formie warzywa to było takie pyszne. A mówię to a propos tego, dlatego że ja już chyba z ile ja już lat? Z 15 lat na pewno, albo i lepiej nie jem. A w ogóle wegety, no glutaminianu sodu, oczywiście w zupce chińskiej, jak mi się zdarzy ją zjeść, a to jest, nie wiem, kilka razy do roku, kilka dosłownie, no to tak, ale tak, żeby do jedzenia dodawać wegety albo magi, no to nie ma takiej opcji. Dlatego też czasem sąsiedzi czy znajomi, jak przychodzą do mnie do domu, to od razu im mówię, żeby sobie zasolili jedzenie, bo ludzie, którzy, wiecie, używają na co dzień glutaminianu sodu, to po prostu mają poczucie tego smaku inne. Nagrywałam Wam dzisiaj, jakie ładne słońce było. Teraz już ciemno, jeszcze muszę iść. Znaczy muszę, pójdę jeszcze do Aldika. A mam tu niedaleko, ale myślę, że już nie będę nic nagrywać. Nie wiem, co to będzie za vlog. Więc jeśli będzie krótki, to jeszcze mam coś do gra może jutro. No ale pewnie będzie łączony, bo już nagrywam go chyba z tydzień kolejny. No, żyćko. No i tymczasem wykład o marchewce. A tam to było moim śniadaniem, ale nie nagrałam Wam. I tak do końca. A tutaj robi się, proszę Państwa, zupa pomidorowa. Dobrze, tymczasem.